Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Anatolij Karpow kontra Gary Kasparow, 93 rok, turniej w Linares. Panowie rozegrali między sobą chyba setki partii, ciężko powiedzieć ile. Bardzo ciekawa rozgrywka przed nami. Tutaj od razu powiem, że Karpow jest takim zawodnikiem, przypomnę w zasadzie, który gra w szachy bardzo dobrze technicznie, bardzo lubi wysuszyć tak, tak zwaną pozycję, czyli żeby nie było tam za wiele kombi, komplikacji. Z kolei Kasparow jest zupełnie odwrotnym zawodnikiem, który lubi komplikacje, lubi ostrą grę, lubi atakować ofensywnie, jeśli tylko się da, to próbuje. Przejdźmy do rzeczy. D4. Tym ruchem tutaj Karpow rozpoczął partię. Skoczek F6, C4, G6 i to mi się podoba, moi drodzy. Już widzimy, że po kolejnych posunięciach tutaj nastąpi obrona królewsko-indyjska. W dzisiejszych czasach rzadko chyba się troszeczkę widuje już ten debiut, jeżeli chodzi o czołówkę światową i, i szachy klasyczne, oczywiście. Ale fajnie by było kiedyś zobaczyć, jakby ktoś jeszcze na tym poziomie, na najwyższym poziomie grał ten debiut. E4, D6 i posunięcie F3. Mój drodzy, w tym momencie tutaj oczywiście białe mają bardzo dużo fajnych możliwości na rozegranie tego debiutu. Można zagrać skoczkiem na F3, można zagrać H3, można na przykład i G6. Przepraszam, G3 zagrać, można goniec E2, system Awerbacha spróbować, pogoniec G5, no ale tutaj Karpow zagrywa F3 i muszę powiedzieć, że system zamisza, bo właśnie taki, takowy tutaj na szachownicy jest, jest bardzo ciekawym wariantem, szczególnie dla osób początkujących, które no chciałyby grać w ten sposób, gdyż plan jest prosty, wystawiamy sobie tu gońca, hetmana, gramy sobie g4, h4 i atakujemy przeciwnika. Oczywiście to się łatwo mówi, to nie jest takie proste do końca, ale plan jest w miarę jasny. Roszada ze strony czarnych, tutaj goniec na e3, posunięcie e5. Też tutaj chcę się zatrzymać na chwilkę i powiedzieć, że jest dużo możliwości grania w tej sytuacji czarnymi, bo można zagrać sobie z planem skoczek c3, a6, wieża b8 i do b5 próbować dojść, lecz jeżeli tutaj cza, białe będą robić długą roszadę, to taki plan może zaistnieć. Zresztą teorii jest strasznie dużo, jeszcze c5 jest bardzo ciekawym ruchem, e, polecam również z tego względu, że po wybiciu, po wybiciu e, tam jest spora inicjatywa, jak się stanie skoczkiem. Ja świadomie tutaj nie przedstawiam wszystkiego, żeby starać się troszeczkę to sobie wyobrazić. Moi drodzy, e5 zagrał kasparów. Skoczek na E2, i tutaj widzimy, że skoczek broni pionka. Posunięcie C6. Standardowe zagranie Kasparowa. Często w jego partiach właśnie z lat 90. widziałem ten ruch właśnie w obronie królewsko-indyjskiej. To jest bardzo fajne posunięcie. Oczywiście standardowe, teoretyczne. Chodzi głównie o to, żeby tutaj nie stawić skoczka na D5 lub B5. Ewentualnie próbować czasami zagrać D5, zaatakować po ewentualnych wybiciach później na, później na D4. Później na d4 i później d5 może w tej kolejności No ale taki ruch Jak najbardziej polecam Hetman zagrał na d2 Skoczek na d7 I wieża d1 Zaskakujące na pozór posunięcie Aczkolwiek logiczne Zaskakujące dlaczego? Bo często się widuje tutaj długą roszadę I wieża już jest na polu d1 Robi dokładnie to samo, ale widocznie Karpow nie chciał um, Znajdować się królem Na skrzydle hetmańskim, Z tego względu, że tu za chwilę na niego mogłyby Iść, no i taki plan tutaj czarnym by miały oczywiście. No ale wieża zagrała na D1. No tak jak już mówię, Karpow chce spróbować wysuszyć pozycję i prawdopodobnie marzy mu się tu bicie na E5 z opcją wybicia pionka, ewentualnie otworzeniem tej całej linii, na której właśnie te ciężkie figury panują. A6 ze strony Kasparowa. No właśnie. Ciekawe zagranie z tego względu, że B5 chcemy grać. I to też jest standardowe. Fajnie sobie analizować partie z tego względu, że uczymy się motywów, uczymy się akcji jakichś tutaj związanych z daną pozycją, i to jest ważne. Po wybiciu na E5 widzimy, że Karpow nie przystępuje do zagrań typu właśnie D5, bo tak też można by było grać. Ale mamy na przykład C5. Zamykamy pozycję, można by było nawet zbić. Wszystko tutaj wygrało. Po wybiciu, czym wybijamy? Czy pionkiem, czy skoczkiem? Ciekaw jestem waszej reakcji. Piszcie w komentarzach, dajcie znać, czym byście wybili, a ja już mówię, co zrobił Kasparow. Kasparow wybił skoczkiem. Jeżeli byśmy wybili pionem, to tutaj następuje taka ciekawa akcja dla białych, mianowicie skoczek A4 i C5. Można zamknąć tutaj strasznie skrzydło przeciwnika, no i widzimy tutaj goniec ze skoczkiem. Wspólne punkty łapią i to na pewno jest no, dobra współpraca, że tak powiem. Ok, skoczek wybił na E5, no i ktoś powie, no ale zaraz, zaraz, przecież ja tutaj mogę zbić pionka i mam pionka więcej, no i jak się białe by rozpędziły, to nic tylko wymienić hetmany, skoczek C4 i zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście po zagraniu wieżą można spróbować zbić gońca i też byśmy mieli świetną pozycję czarnej mile 3, no pionek za darmo, to pionek za darmo, powierza D4, że żeby te, nie wypuścić skoczka jest B5, skoczek wraca, jeszcze potem sobie próbujemy grać gońcem na E6 i jest wspaniała gra ze Stronę tutaj Kasparowa. Mogłaby być oczywiście, lecz po tym posunięciu, oczywiście białe grają B3. Pionka bronić należy. W tym momencie jest B5. Zobaczcie od razu, szarpie te skrzydło. To jest jednak Kasparow, próbuje grać tak dosyć dynamicznie i to mu się udaje. Po wybiciu, co ciekawe, trzeba odbić pionkiem z A. Same korzyści, zobaczcie, wieża się rozpędza tutaj na linii i przede wszystkim nie pozwalamy skoczkowi wejść na d5, pionek cały czas tu trzyma. No i w zasadzie no, głównie chodzi o te, o te wieże, no to jest takie standardowe również zagranie. Hetman zbił tego piana. no właśnie, cóż to pozostaje białemu, jak nie zbić tego pionka tak naprawdę. Skoczek zagrywa z f na d7. Zobaczcie, tu się wszystko fajnie broni, kontroluje. Jeszcze goniec się otworzył. Wygląda to nieźle. I teraz białe zagrały F4. Plan na pewno tutaj Karpowa jest taki, żeby próbować ustawić pionki w takich miejscach, żeby przyblokować gońca. I to jakby się udało, byłoby świetnie. No, ale mamy, moi drodzy. Posunięcie, które jest ruchem wtrąconym. No na szczęście, w szachach istnieją takie posunięcia. I mianowicie jest to ruch B4. B4, oczywiście, że B4. Zobaczmy, co by było po biciu na E5. Po prostu zbijamy w skoczka. Skoczek zbija, i tu się robi bardzo nieciekawie dla białych. Hetman C6 mógłby zbić w partii. I teraz jestem ciekawy, czy znajdziecie fantastyczne posunięcie dla czarnych. Bardzo trudny ruch na pozór, i myślę, że ciężko znaleźć. Trzeba by się wgłębić w tę pozycję. Otóż Kasparow mógłby zagrać goniec B7. Wow, robimy wielkie oczy, przecież wybić można, tu można wybić, no dużo można wybić, ale pamiętajmy, że tutaj wisi skoczek. Więc, jakby Hetman zbił na B7, tutaj zawsze jest bicie z szachem na C3. A na przykład, jakby Hetman zbił na D7, mamy bardzo sympatycznego szacha na H4, a po G3 jest bicie na C3 z następnym wybiciem tutaj pionka na E4 z atakiem na króla, z atakiem na wieżę, z obroną gońca. No, samo samograj w każdym razie wygrana pozycja. No, ale po B4 skoczek zagrał na B1. E, tutaj moi drodzy, po skoczku A4, e, co się wydaje takie logiczne, jest masakryczne bicie, jeżeli wieża by zbiła, pionek by wybił, skoczek c4, hetman na przykład na d3, bo w zasadzie nie ma lepszego ruchu, to jest skoczek b2 i odbijamy sobie jakość ze świetną grą, lepsze piony, tutaj piony zdublowane, grać, grać takie pozycje, tylko grać. Ok, po b4 skoczek zagrał na b1 i w tym momencie Kasparow zagrał skoczkiem na g4. Moi drodzy, niby taka prosta pozycyjka, a dużo taktycznych zagrań się tutaj przewija, co jest fajne. No bo, żeby się dobrze rozwinąć w szachach i żeby grać coraz lepiej, trzeba tych kombinacji przemielić strasznie dużo, a na przykładach właśnie z analiz partii, myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby to robić. W tym momencie tutaj Goniec zagrał na d4, no i Goniec od razu wybił na d4, Hetman wybił na d4. Obronę królewsko-indyjską można grać również bez czarnopolowych gońców. Dalej można grać ją aktywnie I tutaj kasparow właśnie to pokazuje Zobaczcie, wieża po prostu skonsumowała piona I w tym momencie No właśnie, czy można zbić na przykład pionkę na b4 Otóż no Teoretycznie tak, ale po skoczek na e3 Wieża d2 Skoczek c2, wybicie, wybicie e, Oczywiście skoczek tu dawał widełki Na króla i hetmana Więc jakość więcej po stronie czarnych byłaby Myślę, że sukcesem w tej partii po wieża bije na a2, jest h3 i w tym momencie również wtrącone posunięcie C5. Scalamy piona, atakujemy. Prosta sprawa. Hetman zagrał na G1. Chodzi o to, że Hetman nie ma za dobrych pól I ucieka tutaj na pole G1, trzymając pole E3 Żeby Skoczek się nie wpakował No i Skoczek sobie grzecznie wraca Na pole F6, no bo dlaczego by nie Oczywiście ten randgan jest nieco nieprzyjemny Ale zobaczcie, goniec, który nie został wyprowadzony On tu spełnia naprawdę bardzo fajną rolę E5, no jest ten sukces Karpowa, jeśli chodzi o te Pionki w centrum, lecz już nie ma Czarnopolaka Więc w zasadzie, czy można nazwać to sukcesem Ciężko powiedzieć, chyba nie Skoczek E4 I moi drodzy tutaj Karpow zagrał H4 No można było na przykład zagrać Hetmanem na E3 Atakując skoczka, ale pogoniec B7 Spokojna pozycja, tu się wszystko broni Chodzi o to, że po ruchu H4 Białe prawdopodobnie planują grać H5, zbić, tam grać hetmanem na H2 I dać mata na H7 Ale dużo to posunięć kosztuje i to nie jest takie proste Nie jest to takie oczywiste i forsowne H4, tutaj C4. Zobaczcie, jak Kasparow ciśnie przeciwnika. Jeżeli byłoby wybicie, no to Hetman zagrałby na A5 i tu można już kończyć w zasadzie partię. Zaraz byłby koniec w tym, w tym momencie. Po C4, moi drodzy, skoczek C1. Ja tak specjalnie się zatrzymałem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystkie figury przeciwnika. Wszystkie figury przeciwnika Kasparowa na pierwszej linii brakuje tutaj e, gońca, który już został wymieniony. No, e, Karpow słynie z defensywy e, również e, i z technicznej gry, no ale coś takiego no to nie może się po prostu dobrze skończyć uwaga, skoczek atakuje tutaj wieżę no ale jest zagranie bardzo ładne wtrącenie na c3 po wybiciu jest c2 i tak naprawdę czarne nie boją się oddać jakoś w razie czego bo po wieża c1 i po ewentualnym tu wybiciu, czy można wybić generalnie można, ale jest jeszcze lepsze zagranie w tym momencie Mogłoby nastąpić bicie na E5. Poświęcenie kolejnego skoczka za otworzenie Hetmana. Chcemy dać tu mata, lecz po wybiciu trzeba jeszcze wziąć skoczka i w następnym ruchu te maty tutaj istnieją. Więc no, ciekawe, ciekawe cały czas. Ciekawa gra taka taktyczna ze strony tutaj czarnych. Po C2 Hetman zagrywa na D4. No i oczywiście konsumujemy tutaj wieżyczkę, król zbija i skoczek zagrywa na C5. Dla niektórych może to się wydawać dziwne, dlaczego Kasparow chce wymia wymiany hetmanów. W tym momencie następuje oczywiście konkretna pozycja, konkretne działania, dlatego wymiana hetmanów teraz jest dobra. Po prostu jest dobra, wymienić no chyba trzeba i Król C2. I moi drodzy, po jednym posunięciu białe złożyły broń. Jest to ruch, skoczek F2 za atakiem po prostu na wieżę. Dlaczego się białe poddały? Bardzo prosta sprawa. Zobaczcie, bardzo skrępowane figury, szczególnie skoczki. Nie, po, nie pograły dzisiaj te skoczki za bardzo. E, I chodzi o to, że jak wie, na przykład zagra tutaj, mamy goniec F5. Jeżeli na przykład król zagra na C1, mamy tutaj szacha i mata. E, powiedzmy po goniec F5 zagramy sobie królem, no to mamy skoczek D1, król C1, skoczek B3, mat. Figury Kasparowa współpracują fantastycznie. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Myślę, że partia ciekawa. Polecam, polecam Garego Kasparowa, Anatolia Karpowa również. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.